Wałbrzych odwiedza jutro najważniejsza osoba w PSL-u, Kosiniak-Kamysz, były minister pracy i obecny poseł. Odwiedza powiat wałbrzyski, który chce się spotkać z mieszkańcami i członkami i sympatykami Polskiego Stronnictwa Ludowego. I z tego miejsca chciałem wszystkich serdecznie zaprosić na plac magistracki 3A w jutrzejszy dzień. Od godziny 15 jest spotkanie z prezesem do godziny gdzieś 17. W siedzibie PSL-u pierwsze spotkanie będzie, przyjedzie Kosiniak-Kamysz do starostwy na jakieś 15-20 minut, bo jest czas napięty. I później jest z PSL-u i później jedziemy na spotkanie samorządu do Srebrnej Góry. Oczywiście, tak jak już mówiłem w Państwa wywiadach już nieraz o tym, że Wałbrzych jest widoczny jako w PSL i mamy zawsze zielone światło od swojego prezesa krajowego.